Bardzo dziękujemy za zaufanie, bardzo dziękujemy, że zostaliście Państwo w domach, bo do tego namawiamy i proszę poświęcić najbliższe minuty na to, żeby być razem z TVP Info. Koronawirus Poradnik to program, który odpowiada na Państwa pytania. Adam Giza, kłaniam się nisko, nie odpowiadam sam, odpowiadam z autorytetami świata medycyny. Profesor Jarosław Fedorowski, lekarz, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. 22 50 70 410. Warto znać ten numer, ale proszę go nie zapisywać. On się pojawia na ekranie. Można śledzić to, co w tej chwili w komunikatach. Użyć tego telefonu, zarejestrować swoje pytanie, a my odpowiadamy. A dzisiaj kolejna porcja już zarejestrowanych pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry. Kłania się Ania. Ja mam takie pytanie do pana doktora. Moja babcia ma 90 lat i w tym momencie miała robione badanie na hemoglobinę, spadła jej poniżej 7,8. Czy jest możliwość, żeby została przyjęta do szpitala i miała podaną krew? Dzień dobry pani Anno, dziękuję za to pytanie. Proszę uprzejmie pamiętać, że każde badanie, badanie krwi czy badanie diagnostyczne musi zawsze być oceniane w kontekście tego, co się dzieje z pacjentem. W związku z czym, jeżeli taki wynik jest, to jest oczywiście wynik wskazujący na znacznego stopnia anemię. Należy jednak z lekarzem prowadzącym rozmawiać co do przyczyny tej anemii, czy to jest sprawa nagła, czy to jest sprawa, która jest przewlekła. Sam fakt anemii i konkretna liczba poniżej jakiejś liczby stężenia hemoglobiny nie stanowi jeszcze wskazania do transfuzji krwi. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili jest wzmożone ryzyko zachorowania na chorobę COVID-19 przy kontakcie z systemem ochrony zdrowia, więc tutaj znowu musimy mierzyć korzyści i ryzyka, nie sztywno interpretować jakiejś liczby w badaniu tylko w kontekście co się dzieje, tego, co się dzieje z pacjentem. Jeżeli pacjent się czuje absolutnie dobrze i mamy diagnozę, wiemy dlaczego tak się dzieje, to można dalej obserwować, szczególnie w tej sytuacji. Proszę zadzwonić telemedycznie, się skontaktować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Można rzecz jasna użyć numeru telefonu i zadzwonić także do nas w każdej innej sprawie. Prostujemy mity związane z COVID-19. Numer na ekranie, a kolejne pytanie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Nowego Jorku. Mam na imię Edyta. Proszę Państwa, panie doktorze, pytanie zasadnicze. Czy możliwe jest dezynfekowanie maseczki jednorazowej alkoholem 70%? To jest raz, spryskiwanie i dezynfekowanie w ten sposób. To jest raz, a dwa, czy po prostu można, jeżeli jest niedomiar tego produktu na rynku, naświetlać lampą UV. Dzień dobry pani, mieliśmy telefon z Chicago, teraz Hello New York. Dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście to nie jest optymalne, aby maseczki, które są w zasadzie do jednorazowego użytku, dezynfekować, czy próbować je w jakiś sposób dezynfekować. W tej chwili wchodzi taka technologia w szpitalach, która być może umożliwi na większą skalę sterylizację, czyli usuwanie wszystkich drobnoustrojów z tych maseczek medycznych. Natomiast te maseczki domowe, jeżeli nie mamy żadnego innego wyjścia, no możemy próbować w warunkach domowych dezynfekować. Jeżeli używamy tych maseczek zgodnie z zaleceniami, te zalecenia się ostatnio trochę zmieniają, więc też musimy podążać za tym, gdzie te maseczki używamy, jakie używamy. Natomiast jeżeli no nie ma innego wyjścia, jest tylko ta jedna maseczka i jesteśmy w stanie bez szkody dla jej trwałości, bo przecież niektóre środki oparte na alkoholu takie maseczki potrafią szybko zniszczyć, to możemy spróbować ją dezynfekować w warunkach domowych. Jeżeli nie mamy innej maseczki, tylko taką bawełnianą i ją używamy, no to możemy ją w wysokiej temperaturze też wyprać, więc zastanówmy się, jaką maseczkę mamy, w jakich warunkach ją stosujemy, jakie metody możemy dobrać. Jeżeli to jest maseczka zakupiona, no to można też rekomendacje producenta gdzieś przeczytać, pewnie na internecie da się to też odczytać.
Bardzo dziękujemy za połączenia z zagranicy i pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków, którzy są razem z Telewizją Polską w tym trudnym czasie. Można rzecz jasna dzwonić także spoza Polski. Zachęcamy do tego, żeby tak zrobić. Program dostępny rzecz jasna na antenie TVP Info, a także na VOD TVP, niektóre z tych odcinków można obserwować. Zachęcamy do zadawania pytań. Numery się pojawiają na ekranie. Ja przypominam, że to 22 50 70 410, a kolejne pytanie padnie właśnie w tej chwili. Witam, z tej strony Darek. Jestem listonoszem. Mam pytanie, czy chodząc do ludzi, różnych ludzi, także osób starszych, na co muszę uważać? Czy mam obawę, że się zarażę? No pytanie jest, w jakiej roli pan do tych osób starszych chodzi? Ja nie usłyszałem, czy pan jest listonoszem. A, listonosz, rzeczywiście to nie usłyszałem. Słuchawce, ten zawód bardzo cenny, bardzo istotny, jak najbardziej. No jednak jest narażenie, chociaż przy użyciu obecnych strategii, stosowaniu się do wskazań sanitarno-epidemiologicznych, to ryzyko jest bardzo zminimalizowane. Utrzymywanie dystansu, w miarę możliwości zostawianie przesyłek, nie zawsze jest taka możliwość, ale jeżeli już ten kontakt musi być trochę bliższy, bo nie ma innego wyjścia, trzeba coś koniecznie przekazać, na przykład emeryturę, bo czasami nie ma innego wyjścia, no to wtedy noszenie maseczki, higiena dłoni z użyciem środków dezynfekcyjnych, to jest bardzo istotne. No i dezynfekcja tych wszystkich toreb, które państwo używacie, czy też pojazdów, które przecież są używane. Tutaj są różne metody dezynfekcji, włącznie nawet z ozonowaniem. Domyślam się, że poczta tutaj bardzo też powinna wspomagać tą czystość na wszystkich etapach sortowania, roznoszenia i dostarczania przesyłek. Gorąco pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wykonują ten zawód, wszystkich listonoszy. Rzecz jasna, powodzenia, trzymamy za was kciuki. Mówiliśmy sporo o odpowiedzialności, zarówno po stronie listonosza, ale także tej osoby, która ma odebrać daną przesyłkę. Myślę, że te zasady, które forsujemy w naszym programie, są tutaj niezwykle ważne. Kolejne pytanie, do którego można się odnieść. Dziś odpowiada Jarosław Fedorowski. Bardzo proszę. Chciałbym zapytać, czy szczepienie przeciwko pneumokokom w roku ubiegłym, w październiku, ma jakiś związek z koronawirusem? Czy zabezpiecza przed koronawirusem? Dziękuję. A dziękuję. Pamiętajmy ze szczepienia, że szczepienia dotyczą konkretnych drobnoustrojów, tak? Czyli jeżeli ktoś był zaszczepiony przeciwko grypie albo przeciwko pneumokokom, no to zaszczepił się przeciwko temu organizmowi, a nie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Tych szczepionek jeszcze nie mamy. Natomiast tutaj jest całkiem istotna informacja dla pana, że dzięki tej szczepionce pan no jednak obniżył swoje prawdopodobieństwo ciężkiego zapalenia płuc z powodu Streptococcus pneumoniae. To jest właśnie ten popularnie nazywany drobnoustrój, bakteria, nie wirus, bakteria pneumokok, która w sytuacji choroby SARS powodowanej przez wirus SARS-CoV-2, czyli tego COVID-19, w sytuacji zapalenia płuc wirusowego, no może niestety dojść do nadkażenia właśnie pneumokokiem. I pan się w jakiś sposób, nie stuprocentowo oczywiście, ale w jakiś sposób to ryzyko swoje zmniejszył. I tutaj słowa uznania dla pana i dla lekarza prowadzącego. I dla małżonki, bo po raz kolejny mieliśmy okazję usłyszeć, że państwo współpracujecie w zakresie zadawania pytań. Tam wiem, że pani też podpowiadała w tle bardzo dobrze, bo to pokazuje, że spędzamy ten czas rodzinnie i razem uzupełniamy swoją wiedzę, obserwując nasz program. No tak, cała walka z pandemią to jest przecież teamwork i w ten sposób musimy sobie i powinniśmy sobie pomagać. Temu też służy nasz program. Ja tu cieszę się, że mamy te pytania z różnych miejsc. No Nowy Jork chociażby to miejsce, gdzie stawiałem pierwsze kroki medyczne w Stanach Zjednoczonych, ale telefony chociażby z Danii czy też z Holandii. No i przede wszystkim telefony od słuchaczy tutaj, telewidzów z naszego kraju.